Już po raz czwarty miłośnicy fantastyki mieli w Chrzanowie swoje święto. W miniony weekend zorganizowano tu Chrzanowskie Dni Fantastyki. Od kilku lat październik kojarzy się wielbicielom fantastyki z dedykowaną im imprezą organizowaną w Chrzanowskim Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Przez dwa dni Moksir tętnił życiem. Jak co roku przygotowano sporo atrakcji dla tych, którzy interesują się fantastyką, jak również dla stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ci ostatni mogli liczyć na pomoc organizatorów, którzy udzielali rad i wskazówek, choćby odnośnie zasad gier, których nie brakowało w Games Roomie. Główną atrakcją jest Games Room, gdzie można faktycznie przyjść, wypożyczyć sobie grę wybraną przez siebie, gdzie my możemy pomóc jakby w nauce tej gry, bo też niektóre mogą być skomplikowane na początek, prawda? W Games Roomie można było wypożyczyć gry planszowe i karciane odpowiednie dla każdego wieku gracza. Z tej atrakcji skorzystało najwięcej osób. Dzieci z rodzicami, grupki znajomych czy pary spędzały czas wysilając szare komórki. Jak się okazuje, tutaj przydaje się także wyobraźnia. W pewnym sensie zawsze trzeba sobie wyobrazić, jakby co się faktycznie dzieje, tak? To jest gra planszówkowa, mamy jakąś mechanikę przed sobą, rzucamy kośćmi, rzucamy kartami, ale coś się za tym kryje, tak? Więc jeśli faktycznie użyje się troszkę wyobraźni, to jest naprawdę taki, można się przenieść w ten świat. Widowiskowy był z kolei turniej Warhammer 40 tysięcy zaginione archiwa. Na specjalnie przygotowanych do tego blatach, pomalowanych i wyrzeźbionych jak powierzchnia odległej planety, rozegrały się strategiczne walki, które zajęły graczom kilka godzin. Można tu było zobaczyć miniaturowe, kolorowe figurki żołnierzy, niesamowite pojazdy. Akcja gry dzieje się w ponurym świecie w odległej przeszłości, targanym brutalnymi konfliktami. Było także coś dla wielbicieli gier karcianych. Mowa o turnieju gry karcianej Magic the Gathering Grand Prix Trial Bochum, podczas którego swoją premierę miał najnowszy dodatek do tej kolekcjonerskiej gry karcianej pod tytułem Return Turawnika. W turnieju wzięło udział 39 osób, zawodniczek i zawodników, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, którzy przyjechali z różnych miast. Po raz pierwszy na chrzanowskiej imprezie zorganizowane zostały warsztaty malowania figurek do gier bitewnych. Dopełnieniem chrzanowskich Dni Fantastyki były dwa seanse filmowe w kinie Sztuka. Obydwa filmy oczywiście z gatunku science fiction. Za rok jubileuszowa piąta edycja chrzanowskich Dni Fantastyki.